Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy po raz kolejny na koncie od zera do czempiona. Czy tam zwał jak zwał. Każdy może sobie tą serię nazywać jak chce. Ale tak, dzisiaj sobie kupimy kolejne miejsce. Oraz otworzymy sobie skrzynki, na które zaoszczędziłem tutaj klucze. I tutaj mamy trzy takie skrzynki po 100 kluczy. Także to sobie dzisiaj otworzymy oraz zmienimy sobie nick. I tak, wysłałem też prośbę o dołączenie do klanu pewnego, do którego ktoś tam mi zostawił komentarz, żebym dołączył, jak będę miał 15 poziom. Dlatego, że już mam ten 15 poziom, ale mnie nie przyjęli i sądzę, że to dlatego, że mam taki dziwny nick. Dlatego sobie go dzisiaj zmienimy. I tak, tutaj cały czas ulepszam Magnuma i jeśli nie trafi się coś fajnego w skrzynkach, to nadal będę go ulepszał. Tutaj mamy 3 minuty zaoszczędzone. To może zacznijmy od tych kluczy. Tak, pierwsza skrzynia i nic ciekawego, mamy tylko żetony. Okej. To sobie przejdźmy do następnej. Może tym razem będzie coś ciekawszego. A jak nie, to takie żetony możemy też wykorzystać do... O, jest Galahad, to jest fajnie. Także Galahadem sobie zagramy. Oraz trzecia skrzynka to będzie 100 tysięcy srebra, to trochę słabo, ale trudno. Tak, to myślę, że sobie teraz ulepszę Galahada na szybko, ale jeszcze wcześniej sobie kupimy to miejsce. I tak, do promocji. Jakie mają dla nas promocje? Nic ciekawego. Okej. I tak, myślę, że sobie tutaj na to miejsce dodatkowo wpakujemy Galahada. Tutaj. I ulepszę sobie go na drugi poziom. Na szybko. A poza tym to na średnie, zastanawiam się, czy mam coś dla niego średniego, lepszego. Ale chyba nie. Także pójdziemy sobie po prostu do bitwy. Okej, wyszukało nam bardzo szybko graczy. I tak, tutaj mamy trochę bardziej taką snajperską mapę. Ale może wypróbujmy najpierw tego Galahada. Okej. Tak, myślę, że tym Galahadem będziemy musieli uciekać mocno przed rakietami, zwłaszcza na tym pierwszym poziomie. Dlatego, że na tym pierwszym poziomie on ma bardzo mało życia. I tak Galahadem już grałem wiele razy na moim normalnym koncie. I grało mi się nim fajnie, dopóki nie było dużo takich spektrów i tak dalej. Bo wtedy one po prostu grąbały orkanami i tak dalej. I wtedy go wymieniłem na Mendera. Poza tym to fajnie się nim grało. Tak, tam jest sobie pan Patton, którego zaraz sobie najpewniej zbijemy. W co on tam jest uzbrojony, chciałbym wiedzieć. Mogłem przez to zauważyć. Okej, to są tylko punishery i piniatki. Także nie powinno być problemów. Zwłaszcza, że mamy tutaj nasze piniatki. Tak, tutaj jest jeszcze taki pan Boa. Który też za chwilę myślę, że tutaj zginie od tej furii. Okej. A więc mamy tutaj Fury, który ma tutaj de facto odwala za nas całą robotę. Też ma bardzo duże obrażenia. I tak, tam jest Fujin, do którego też możemy sobie trochę poszczerać. Ja go chyba wywaliło z gry, mi się wydaje, i dlatego mam zamiast tego skorzystać. Jak najszybciej go zbić, zanim on się ocknie, że zaktujmy, jeśli mogę tak to nazwać. Okej, tam są kolejni przeciwnicy. Ale na razie sobie przeładuję tego Punishera i się stąd wycofam. I tak, przeciwnik ma nad nami kontrolę, jeśli chodzi o beacony. Tak, tam jest beacon. Ojej, chciałem to zrobić tak. Niestety znowu to okienko mi tutaj przeszkadza. Muszę je sobie dać gdzieś indziej. Okienko, którego wy nie widzicie. Okej.
To jak widzicie, niestety od funderów i tak dalej, to bardzo szybko pada, dlatego że mam tu mało życia. Dobra, to myślę sobie, że chyba w tym punkcie B, jak on za chwilę zostanie odzyskany, to tutaj się zrespię z tym robocikiem. I tak, ten robocik jest mocno, ten Magnum naprawdę jest dobrze ulepszony. I dlatego on ma tutaj mocne, bardzo duże obrażenia. Natomiast tutaj wszyscy są daleko od nas, więc to nie będzie miało na razie większego znaczenia. Musimy się zbliżyć. Tylko Thunder ma taki zasięg, żeby w nich walić. Okej. Okay. Także to jest, po prostu będę tak walił w niego. Jak widzicie, idzie to całkiem dobrze. Nawet tak jak zniszczenie takiego Leo, który ma mnóstwo życia. Ale tam są kolejni przeciwnicy. Ten ma już ginie, a ten sobie tutaj jest nadal. Także zobaczmy sobie. Na razie będę mógł tylko znowu do niego strzelać z Thundera. I niestety, ale zniszczył naszego przyjaciela. Ale my za chwilę go pomścimy. Dlatego, że mam znacznie większą od niego siłę ognia. Zaraz zobaczycie. I ogólnie tak, z tego co widzicie, to tutaj ulepszenie tego Magnuma ma sens. Największe spośród wszystkiego innego, co można by ulepszać. Dlatego, że potem Magnuma możemy przesadzić na jakiegoś lepszego robota. A takie robociki, co ja gadam, takie bronie typu Punisher, to raczej trochę słabo. Ojej, tutaj jest de facto Lancelocik i to jest słabe. Tak jak widzicie, to tutaj Lancelota jeszcze nie mam. Tutaj spróbujmy odzyskać, to znaczy obronić ten punkt. Może się uda. Tak, kto tam jest? Tam jest Golem, do którego można by się zbliżyć. A oprócz czego tam jest jeszcze Witias, którego można sobie poszczelać. Okej, on sobie tam uciekł, ale tutaj nadal jest Golem. Który nadal tutaj obrywa mocno. I tak, tutaj sobie znowu poczekamy. Dobra, nie znowu. Ale tak, tutaj znowu mamy przeciwnika starczą. I tak, on tutaj musi po prostu wywalić salwę w nas, a my mamy na szczęście Punisher, mają dwa razy obrażenia do tarcz. Wszystkiego rodzaju, także bardzo szybko powinniśmy móc zniszczyć tą tarczę. Znaczy może nie bardzo szybko, bo te Punishery jednak bądź co bądź mają małe obrażenia. Ale jednak szybciej trochę. Ale najpierw musimy zniszczyć tego gostka, dlatego że on ma większe obrażenia. Przede wszystkim dlatego, że ma bronię na blisko. Okej. Okay. Tutaj jak widzicie, trochę omijam jego pocisków. Dzięki czemu de facto go pokonałem. Tam mamy już przeciwnika, który już stracił swoją tarczę. Tak, muszę po prostu tutaj poczekać, aż tamten z góry będzie chciał do nas strzelać. Bo wtedy będę musiał go po prostu dobić. Okej, okay, on tam się wyłania. Dokładnie tak. Ale znowu od stamtąd nas Lancelot atakuje. Udało się jednego zbić, ale Lancelot nas zbił. Tak, także myślę, że tutaj spróbuję tego gostka dobić. Od Lancelota będę się raczej trzymał daleko. Dlatego, że nie jest dla mnie za silny. Na Lancelota przydałby się jakiś gostek z polem siłowym typu Hachi. Z orkanami najlepiej, żeby przebić jego tarczę. Tak, tamten gostek za chwilę zginie. Ale ja też za chwilę zginę, jeśli tutaj zostanę. Chyba, że powiem wam, że tutaj wszyscy mają strasznie mało życia. Także trzeba będzie ich po prostu podobijać. Tym wszystkim, co ja tutaj mam. I tutaj chcę też, żeby mieć na wszystkich zasięg, a żeby oni na mnie nie mieli. Mam tu głównie na myśli tego Lancelota. Okej, gostek to coś nam się osłabił.
ale on za chwilę będzie mógł do mnie strzelać. Tak, tam jest Fujin, którego też trzeba zdobić. To znaczy dobić. Coś dziwnie to powiedziałem. Zdobić. I w tego Goska trzeba po prostu walnąć tą jedną salwę i tyle. Tylko ten będzie problemem, dlatego że on ma orkany, który mnie tutaj de facto kontrują. Dobra, przynajmniej jeden Gostek zbity. Także myślę, że pójdziemy sobie do następnego boju. Nie będę oglądał tutaj reklam na odcinku. I tak jestem już trochę wyżej w lidze, to Liga Szeregowców 1. Zbliżam się do Ligi Brązowej. I tak, mamy już tutaj 19 poziom. Jest już HSI odblokowany oraz Exodus. I tak, teraz myślę, że będę zbierał głównie na to 5 miejsce. Dlatego, że to jest de facto najważniejsze. To ja sobie tylko odbiorę jeszcze to złoto. I pójdziemy sobie do następnego boju. A poza tym to powiem wam, że chyba nadal będę lepszy od tego Magnuma, dlatego że Galahada potem będzie trudno używać w Lidze Czempionów. Dlatego że on bardzo łatwo pada na rakiety i ma mało życia. Już szybciej Lancelota. Ale okej. Tutaj Boa. Trochę bardziej taki snajperski, dlatego że tutaj jest, można sobie trochę pokampić. Tak, tam jest jakiś słaby przeciwnik i to jest kosak. On na szczęście nie jest groźny. A bardzo łatwo się go osłabia. Tamtych musimy po prostu trochę poosłabiać, żeby dostać jakieś obrażenia. Dobra, tam jest jeszcze paru gostków. A tak, jeszcze niku nie zmieniliśmy. Także dzisiaj sobie zmienimy nick na stół z powyłamywanymi nogami. Tak sobie wymyśliłem. A jak nie, jeśli to się okaże za długie, to wymyślę coś innego. Tak, żeby po prostu wiedzieć, kim jestem. Nie jakimś pierwszym randomem. 2NN56F. Ale sobie tak myślę, że jaki można by jeszcze nick wymyślić, żeby wszyscy wiedzieli, że to ja. Ale wiecie co, zróbmy tak. Nazwijmy się stół z powyłamywanymi nogami. I zobaczmy, kto będzie umiał wypowiedzieć mój nick. To jest bardzo ciekawe. Ale to chyba będzie za długie. Okej. Tam jest przeciwnik. Tam jest dużo przeciwników. I wszystkich wypadałoby trochę poosłabiać. Z daleka najlepiej. Dlatego, że mamy daleki zasięg. Tak, tam jest chyba znowu Lancelot. Tak, tam już jest de facto, większość ich jest na dobitkę. Także najpierw sobie dobijemy tego. Żeby już tam nie strzelał do nas. Okej, i teraz może tego. Ale on już ma trochę więcej tego życia. Ale za chwilę i tak myślę, że się uda go dobić. Dokładnie. I tam jest ktoś, kto do nas strzela. Którego też można zbić. I tam jest jeszcze znowu kolejny na dobitkę. I tak jak widzicie, tutaj udało się de facto pokonać tamtą całą gromadę przeciwników, która była tam. I to nie aż tak trudny sposób. Trzeba po prostu trochę ich poosłabiać, a potem tylko podobijać. Tak, tam znowu jest ich gromada, ale to nie jest aż takie złe, dlatego że dzięki temu możemy mieć kontrolę nad beaconami, których oni nie mogą mieć, gdyż są tam wszyscy. Tak, tam jest mały gostek, którego ja chyba nie będę chciał strzelać, gdyż on
W niego trudno będzie trafić w takiej, z takiej odległości. Chyba może 1% pocisków trafi w niego. Chyba, że z tego ciężkiego. Natomiast takiego lancerota może trzeba trochę pozbijać go, dlatego że moje moloty mają 2 razy obrażenia do tarcz. I można mu po prostu tą tarczę zbić i dzięki temu naszym będzie łatwiej go zbić. Zobaczymy. Tam jest jeszcze Leo, który snajpi. Także my sobie go zbijemy, ale jeszcze musimy zmienić robota na takiego. Dlatego, że mamy mało już czasu, a ja chcę jakieś obrażenia nabić. Właśnie tak. Okej, jednego robota udało się zbić. Także myślę, że to już będzie na koniec w tym odcinku, dlatego żeby ten odcinek nie był jakiś strasznie długi. Znowu nie będę oglądał reklamy na odcinku, tylko sobie jeszcze nick zmienimy. Zobaczymy przy okazji też, jaki można mieć maksymalny poziom, to znaczy ile maksymalnie liter. Chyba maksymalny to było ktoś czesiowski, to było chyba 15 liter czy coś ten desek. Stół z powyłamy powyłamywanymi. No właśnie, to już jest za długie. Jeszcze stół chciałem. Znajdziemy się stół bez nóg. Krócej. Okej. Ta nazwa jest zajęta. Okej, to myślę, że możecie pisać w komentarzach. Ja za chwilę to zmienię. A my widzimy się w następnym odcinku.